Penitencjaria apostolska na mocy władzy przyznanej jej przez Ojca Świętego Franciszka szczodrze obdarowuje jubileusz diecezji dołączonymi odpustami zupełnymi z zachowaniem zwykłych warunków należycie spełnionych, czyli sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach papieża. Odpust ten, który na sposób wstawienniczy może być także ofiarowany za dusze cierpiące w czyśćcu, uzyskują wierni prawdziwie pokutujący, jeśli nawiedzą w Łodzi kościół katedralny lub inny kościół jubileuszowy wskazany przez arcybiskupa metropolitę. Także nasz kościół parafialny pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. Biorąc udział w pielgrzymce i pobożnie uczestnicząc w obrzędach jubileuszowych, tam sprawowanych lub przynajmniej przez stosowny okres czasu, modląc się do Boga w intencji wierności Polski chrześcijańskiemu powołaniu, upraszania powołań kapłańskich i zakonnych oraz obrony instytucji ludzkiej rodziny. Na zakończenie należy odmówić Ojcze nasz, wierzę w Boga i jedną z inwokacji maryjnych. Pobożni wierni, przeszkodzeni z powodu podeszłego wieku lub poważnej choroby, również będą mogli uzyskać odpust, odrzucając przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, postanawiając wypełnić, skoro tylko to będzie możliwe, trzy zwykłe warunki, a także, jeśli łącząc się duchowo z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami, ofiarują miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia. Aby uzyskanie Bożego przebaczenia win za pośrednictwem Kościoła dzięki miłości pasterskiej stało się łatwiejsze, penitencjaria usilnie prosi, aby penitencjarz diecezjalny, duchowieństwo katedralne, proboszczowie, kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie sprawowali często sakrament pokuty i zanosili chorym komunię świętą. Niniejszy dekret będzie ważny przez okres trwania jubileuszu diecezji, jakkolwiek prawa nie mogą się temu sprzeciwić. Podpisał wielki penitencjarz Mauro kardynał Piacenza.